Pomyślmy o wielu zakochaniach. To jest reżyseria złego ducha. Człowiek myśli, że to jego serce, nie sługa, wybiera cudownego człowieka. A to jest podstęp szatana. Jeśli człowiek jest zły, to on nie może być przedmiotem mojej miłości. Choćby nie wiem, jak mnie zauroczył. Trzeba od tego uciekać. Jeśli to zło mnie fascynuje, to on jest tylko takim pośrednikiem, ale w rzeczywistości on mnie łączy od razu ze złym duchem. Nie każde zakochanie jest prawdziwe. Jest tak zwane opętanie miłosne. Dokładnie to się mówi czary miłosne, ale właściwie powinniśmy mieć opętanie miłosne. Że akurat nie ten, niekiedy dziewczyna rzuca dobrego chłopaka, chłopak dobrą dziewczynę i wybierają kogoś z najgorszej grupy. No właśnie, to jest ta reżyseria. Musi być serce kierowane rozumem, sumieniem.